Dzień Państwu, szczeciński Holender. Chciałbym pokazać Państwu kolejne miejsce trudne, a może w sumie nie trudne, co dość absurdalne. No wszyscy znają tą ścieżkę, taką jest używana też jako chodnik przez ludzi, no bo nie ma chodnika. No i wjeżdżamy z tejże ścieżki sobie tutaj na drogę. Jedziemy sobie zgodnie z przepisami, prawą stroną, trzymamy się niej. Ale chcemy dalej kontynuować ścieżką, tylko tak średnio możemy to zrobić, bo tam, jak Państwo widzą, jest znak ścieżka, a tu jest znak obowiązkowy w prawo. I co zrobić? Skręcać obowiązkowo w prawo, czy wjechać na ścieżkę? Bo tutaj muszę skręcić w prawo, jeżeli nie chcę złamać przepisów. Nadal nie chcę tego robić, ale chcę też kontynuować dalej ścieżką. Więc, jak Państwo widzą, dokonałem wyboru. Proszę samemu ocenić, czy jest to wybór słuszny. No a teraz, proszę Państwa, przeniesiemy się na ulicę Żółkiewskiego i pokażę Państwu kolejny, fajny, absurdalny motyw infrastrukturalny. Tu jest, proszę Państwa, właśnie to miejsce, aczkolwiek z powodu prowadzonych prac nie mogę spektakularnie przejechać tam 26 kwietnia, co nie, żeby wjechać w tą ścieżkę, bo ogólnie ona jest bardzo fajna, że tutaj można tak sobie wjechać w osiedle, no ale, proszę Państwa, jak wjeżdżamy tutaj w ulicę Żółkiewskiego, to nie każdy musi wiedzieć, że ona jest jednokierunkowa, nie, w tą stronę. I właściwie zjeżdżając teraz tutaj, już łamię przepis, bo jadę pod prąd, ale niestety nie było żadnego znaku zakazu skrętu, nie? Także to bardzo dziwne rozwiązanie. Także oprócz tego znaku mówiącego, że kończy się ścieżka rowerowa, który tak skrupulatnie postawiono, przydałby się też znak mówiący, że rower za bardzo nie może skręcić, nie? Bo to, że ścieżka się kończy, proszę Państwa, to nie znaczy, że rower się dematerializuje, nie? No także to takie dwa absurdalne miejsca. A teraz jadę po dość absurdalnej ulicy tak naprawdę jeszcze, nie? Takiej szerokiej alei, na której nie ma ścieżki rowerowej, ale to już tam w innym filmie jest omówione. Także do widzenia Państwu.